Sponsorem programu jest browar Lwówek Śląski, właściciel marki Złoty Pociąg. Nie mamy zespołu niespokojnych nóg, ale czujemy na swoich barkach ciężar odpowiedzialności, mówi jeden z odkrywców Złotego Pociągu Piotr Koper. Poszukiwacze zapewniają, że już za kilka dni dowiemy się, czy Złoty Pociąg istnieje, czy go nie ma. Na 65. kilometrze postawiono już kontenery socjalne i ogrodzono teren. W ramach prac porządkowych konieczna była także wycinka drzew, usunięcie korzeni i wyrównanie terenu. Mamy ogrodzony teren, mamy ustawiony cały socjal, mamy wyrównany teren pod dodatkowe badania georadarowe. No i mamy zjazd do zatoki, mamy wycięte część drzew, które miały być już zniwelowane. No jak na dwa dni, to dość ostro. 15 sierpnia zostaną wpuszczeni przedstawiciele kilku firm, które posiadają własne georadary. Będą oni mogli swoim sprzętem, niezależnie od odkrywców, przebadać teren i skonfrontować swoje wyniki badań. Właściwe prace rozpoczną się we wtorek, 16 sierpnia. Wcześniej rano wjedzie tu ciężki sprzęt budowlany i rozpocznie się rozkopywanie trzech wyznaczonych miejsc. Nasyp kolejowy o wysokości około 12 metrów zostanie przecięty od góry do dołu, do głębokości 8 metrów. Rozkopana zostanie także część nasypu tuż przy torach kolejowych, ponieważ odkrywcy chcą zweryfikować swoje informacje o istnieniu w tym miejscu rozjazdu kolejowego. My chcemy po prostu udowodnić, że nasze badania się nie myliły i to jest dla nas najważniejsze w tej chwili zadania. Czy tam będzie ten pociąg złoty, czy on będzie złocony, czy pancerny, to jest całkowicie sprawa drugorzędna w tej chwili. To jest po prostu słowo przeciw słowu. No, ktoś zrobił badania i teraz my to po prostu weryfikujemy. No, chcemy dokładnie wiedzieć, dlaczego nam mamy takie wyniki. Jest to piękne, no bo sama wizja tego przedsięwzięcia, które się tam już toczy, samo to odkrywanie, samo docieranie do tych tajemnic, to jest coś pięknego. Od chwili, gdy poszukiwacze Piotr Koper i Andreas Richter zgłosili swoje odkrycie, minął rok. Walka z biurokracją i ilość niezbędnych pozwoleń kilka razy pozwalały wątpić, czy uda się zrealizować całe przedsięwzięcie. Tak niestety trwa u nas wszystkie pozwolenia i wszystko, co jest związane z pracami. No, myśleliśmy, że to będzie szybciej po prostu, ze względu na wagę tego przedsięwzięcia i na jakiś prestiż regionu tak samo, no bo trochę się w Wałbrzychu zmieniło od tego czasu. No ale jednak zostało to zrobione tak, jak zostało zrobione. Teraz już nie ma co nad rozlanym mlekiem się użalać. Mamy pozwolenia, możemy kopać, kopiemy od wtorku i wszystko będzie wiadomo już dalej. To długo oczekiwana chwila dla odkrywców, którzy nie kryją ekscytacji. Ciężar odpowiedzialności czuć na barkach, ale przede wszystkim powinna to być dobra zabawa, no bo to jest pasja, to jest hobby i umówmy się, no najważniejsze to jest tym, żeby przeżyć coś fajnego, a nie stresować się cały czas z tego powodu. Po tym jak naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa poinformowali o efektach swoich badań i oznajmili całemu światu, że w tym miejscu może być tunel, ale z pewnością nie ma pociągu, odkrywców opuścili sponsorzy. Całe przedsięwzięcie jest zatem finansowane z budżetu spółki XYZ. Odkrywcy szczerze przyznali, że władze miasta w niczym nie przeszkadzają, ale też nie zapewniają dodatkowej pomocy w realizacji całej akcji. Władze miasta nie są w ten projekt zaangażowane. To jest absolutnie całkowicie bezpośrednio prywatne przedsięwzięcie. Władze miasta nie przeszkadzają absolutnie, ale nie są w ten projekt absolutnie zaangażowane. W żaden sposób. Ani finansowo, ani mentalnie. Bo miasto po prostu nie interesuje to miasto. Rzecznik odkrywców Andrzej Gajek zapewniał, że dostęp do informacji nie będzie blokowany. Począwszy od 16 sierpnia każdego dnia będą zwoływane dwie konferencje prasowe, na których prezentowane będą szczegóły całego przedsięwzięcia. Dziennikarze nie będą jednak mieli dostępu do miejsc, gdzie odbywają się prace. Rzecznik odkrywców Andrzej Gajek tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Na miejsce została wpuszczona tylko jedna prywatna ekipa telewizyjna. Materiały będą udostępniane przez spółkę XYZ, ale odpłatnie. Przeszkolonych jest 63 osoby.
I te 63 osoby rotacyjnie będą tutaj nam pomagać. Nawet więcej, bo jeszcze ochrona to jeszcze prawie 70 osób. No a ile nas to będzie kosztować? Liczymy, że cały czas niestety ten licznik się nam przesuwa do przodu, ale myślimy, że może się zamkniemy w 140 tysiącach. Ale tylko ten projekt, nie? Tylko ten projekt. Bez oczywiście inwestycji w sprzęt, które były też poczynione i bez oczywiście żadnych innych dodatkowych. Bez tych badań, które już zostały zrobione i bez tej całej otoczki. Mówimy tylko o tym projekcie tutaj. W konferencji prasowej przed rozpoczęciem właściwych prac na 65 kilometrze wziął udział także Ireneusz Jesz z defektu mózgu, który podobno szuka inspiracji do nowej piosenki. Sponsorem programu jest browar Lwówek Śląski, właściciel marki Złoty Pociąg.